Płockie szukanie kompromisu. Wiemy, że w polskiej polityce jej styl uprawiania liczy się bardziej niż treść, a ludzie traktowani są instrumentalnie. Natomiast niejasne obietnice wodzów partyjnych dominują nad konkretnymi programami. Krótko mówiąc, państwo nie służy społeczeństwu, a partie polityczne, jako podstawowa część struktur państwowych, walczą o wyborców, a nie o dobro obywateli i ich wolność. Niemniej jednak potencjał obywateli w polskiej polityce jest większy niż nam się wszystkim wydaje. I to udowadnia ruch obywatelski Obywatele Płocka, który stara się wypełnić lukę między społeczeństwem i tak zwaną władzą. Społeczeństwo płockie już reaguje, a nawet lokalne ośrodki władcze zaczynają się interesować tym ruchem, którego działalność jest edukacyjna i tu leży jego fenomen. Obywatele Płocka pojęli lepiej od innych tzw. opozycjonistów w Polsce, że optymalnym rozwiązaniem jest takie ujęcie społeczeństwa obywatelskiego, które odnosi się do sfery społecznej, gospodarczej i politycznej jako form aktywności w procesie polityczno-decyzyjnym w ich mieście. Chodzi im o to, aby obywatele jako podmioty demokratycznej władzy i aktywni uczestnicy sfery publicznej przejmowali wiodącą rolę w procesie podejmowania decyzji i wyzwalali się spod dyktatu administracji rządowej i lokalnej. Mamy tu więc do czynienia z kwestionowaniem semidemokratycznych form rządzenia opartych na unitarystycznych decyzjach podejmowanych w Sejmie i rządzie i przekazywanych na dół w formie nakazowo-rozdzielczej. Ruch Obywatele Płocka proponuje rozwiązania, które również ja popieram. Wprowadzenie form demokracji oddolno-bezpośredniej w polskim procesie polityczno-decyzyjnym, a w szczególności referendum, które byłoby wiążące dla władz. Wówczas dopiero moglibyśmy mówić o rewitalizacji społeczeństwa obywatelskiego, które byłoby oddolną emanacją wolnej i różnorodnej aktywności obywateli. W konsekwencji społeczeństwo rzeczywiście partycypowałoby w procesie polityczno-decyzyjnym miasta i mogłoby patrzeć na ręce polityków, kontrolując ich poczynania. Klasyczna kontra niedowiarków tej idei brzmi następująco. Żadna partia i żaden lokalny polityk nie zgodzi się na wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Oczywiście, że się nie zgodzi, bo i po co ma się godzić? Następne pytanie jednak brzmi, czy obywatele potrzebują tej zgody? Obywatele Płocka wybrali prostą strategię, a wiadomo, że proste rozwiązania są najbardziej skuteczne. Przekonują ludzi do tego, że może być lepiej, przejrzyściej i demokratyczniej w ich mieście. Idea wprowadzenia bezpośrednio demokratycznego współrządzenia gminą lub miastem ma to do siebie, że mogą i powinni partycypować w nim lokalni politycy, którym przecież zależy na rozwoju ich małej ojczyzny. Dla partyjnych polityków na poziomie lokalnym w Płocku dobro obywateli jest ważniejsze niż dyrektywy i pseudostrategie ich warszawskich wodzów. I tu widzimy wyraźnie różnicę między demokracją bezpośrednią na płaszczyźnie lokalnej i jej odpowiednikiem na szczeblu dyktatorskiej Warszawy. Konsultacje, dialog i szukanie kompromisu są najbardziej skutecznymi narzędziami w ramach procesu decyzyjnego na każdym szczeblu politycznym. Obywatele Płocka są wierni właśnie tego rodzaju strategii działania i to zaczyna przynosić efekty.